O, no i siema, witajcie, zaczęliśmy żniwa. Witam was podkładu 6215. Mam tutaj kolegę do przeuczenia, który ze mną jeździ. A przed nami największy kombaj na świecie, czyli Lexion 8900. O, ładnie to sypie. Nowe testy kombajnu zaczynamy. Zobaczcie, jakie to jest kawał maszyny. A no i śmigamy z pierwszym transportem. Jadymy! 6 rano, ciepła kawa, rogalik, kurwa. Jadymy! What? Kurwa, co kurwa? Cała przyczepa zasypana, tylko musimy to teraz pojechać zważyć, bo będziemy kalibrować. Kombaj, jeśli chodzi o wagę. I musimy tu zważyć jakoś specjalnie na wagę i zaczynamy. Mamy z nami Oskar, can you say one word which one you know about Polish? Spinę dalej. Spierdalaj. 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 It's most important word. Ja, tak, i mamy tutaj kolegę do przeszkolenia. Uczy się jak jeździć. Ja dostałem na stan najlepszy traktor na farmie, czyli 6215. Ten, który jedzie z opryskiwaczem, muszę go posprzątać, bo jest syf. Ja śmigam i widzimy się później. No i dobra, witajcie ponownie. Miałem jechać się przeważać, ale coś jednak stwierdzili, że to nie tak, że będzie jechać tylko z jednym zbiornikiem. A mam zasypaną całą przyczepę, więc jadę teraz wysypać. Jadę teraz wysypać to tutaj na jedną z hal. Gdzieś tam jest jeszcze chyba zbyt wilgotne, bo mówią, że będą to przysłyszeć. Nie wiem, jaka jest wilgotność dokładnie. No i tak jest. Słabo trochę nagrywać teraz, no bo nie jestem sam. Dostałem tutaj gościa do przeszkolenia, on stoi tutaj. W ogóle zero doświadczenia, jeśli chodzi o jazdę ciągnikiem, także będzie ciekawie. Ja mam go niby uczyć. Zobaczymy, a tutaj będziemy sobie wcofywać. No i tak, dostałem najlepszy traktor na farmie, także zaszczyt mnie kopnął na stan. Do tego 6215 właśnie, który jeździ z opryskiwaczem, co wam o nim opowiadałem. Otworzymy sobie szybko i będziemy cofywać, trzeba sobie wszystko przypominać. Dawno nie jeździłem przyczepą, ale to jak jazda rowerem, tego się nie zapomina. Te wjazdy są dosyć wąskie, ale no i dzisiaj się dowiedziałem, że będę woził akurat tym ciągnikiem, bo wcześniej nic nie było wiadome. Jest w ogóle nieposprzątany syf w środku, ale no trudno. Później się to ogarnie. On z pryskania wrócił, tylko koła wrzucili mu szerokie i tyle. Is that all right? All right. No to wysypujemy. Is that tailgate open or not? I need to lift it more maybe. Alright. Te przyczepy mają takie zabezpieczenie, że trzeba do pewnego poziomu podnieść. No i dobra. Meldunek z pola boju. Już pojechałem przeważyć jedną przyczepę. Wcześniej chłopaki popełnili błąd, bo ten miało sensu przeważanie całej przyczepy, tylko wysypaliśmy jeden pełny zbiornik, żeby skalibrować po prostu tą wagę, którą pokazuje kombajn. I wszystko się zgadza, jebaniec 9 ton w zbiorniku pokazuje, no i 9 ton zważyłem, wychodzi. Odstawiłem już tego ziomka, co się tutaj dzisiaj ze mną bujał.
On jutro już będzie może sam jeździł. Czekamy jeszcze na jeden traktor wypożyczony, bo na ten moment przyjechały wypożyczone trzy jaćki 655R. Plus do tego na odwozie śmigam ja tą 215. Stara 215 jeździ i 190. Tak to wygląda. Kosimy w dwóch różnych miejscach, na dwóch różnych farmach. Ja tutaj odwożę właśnie od tego nowego klasika 8900. Prześliczny jest zresztą, zaraz będziecie go widzieli jeszcze raz. Jadę właśnie na pole. A tam chłopaki odwożą od 8800. Ten kosił całkowicie w innym miejscu. To pole, które teraz kosimy, jęczmień, było randapowane, ponieważ gdzieś tam wyczyniec polny mocno pokiłkował i gdzieś jeszcze też pszenica, więc to randapowali. I to kosimy. Wilgotność troszeczkę ponad normę, bo mierzyłem teraz 15,3. Tak jakby było poniżej 15, to super. Sypiemy to na hali, gdzie będziemy to chyba przesuszać delikatnie. Tak jak widzieliście na tym filmiku poprzednim. Te miejsca z wentylacją w podłodze tam właśnie przesuszamy. No i tyle, tak to wygląda. Trochę to na szybko, bo dzisiaj tak zaczęliśmy w połowie dnia kosić. Stwierdziliśmy, że będziemy kosić bez takiego, bez takiego przygotowywania od rana. Ja jeszcze rano tam ładowarkę przestawiałem z jednego gospodarstwa na drugie. I tak to wygląda na ten moment. Ja już jadę z powrotem. Jeszcze wam pokażę. Ktoś tutaj będzie zaczynał kosić. Przejebany wyjazd, no. Jest tutaj. Nic nie widać po prawej stronie. Ale wyjedziemy, tylko nikt nas naprzeciwko proszakiem przejedzie. Tak. Mnie zaszczyt kopnął, tak jak mówiłem, jeżdżę teraz tym nowym John Deere'em, który został odpięty od opryskiwacza. Będę go cały czas używał, później mam nim troszeczkę jakieś tam uprawy, później będę robić orki. A tutaj się już widzę, biorą za rzepak jakiś masę Activia. Przypuszczam, że Activia. Dobrze mówię, model? Activia chyba. Nagram wejście dla Piotruni, mojego ziomka serdecznego, i dla Mateusza. Oni tam w Polsce walczą. Kurwa, nagrywaj. No patrz, nie chcę nagrać. Wtedy, kiedy chcesz użyć iPhone'a, to się wtedy przytnie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby się iPhone przyciął. Dlaczego to doszło? No to było to samo. Jaki chuj wodę mąci? O, mój rej widać, dobra. Mniejsza o większość. Może kamera brudna. Dobra, nieistotne. Tyle na ten moment, żeby nie marnować miejsca, widzimy się później. Jak to zwykle bywa, nie wszystko chodzi tak, jakbyśmy chcieli. Przyjechał szef i coś ustawiają jeszcze w tym kombajnie, nie wiem, coś chyba z opuszczaniem hedra. Ma ten akcesoryjny Magdon, nowy model. Pięknie to wygląda. Piękne, it's beautiful. Coś tu nie pyka, dużośmy hektarów dzisiaj nie wykosili, no ale to wiadomo, pierwszy dzień, wcześniej był serwis, ustawianie, kalibracja i tak dalej. Tutaj macie jednego 655 wynajętego, a tam popierdala, przepraszam bardzo. Odbiło mi się obiadem. Raz jeszcze. Tam nagina kolejne. Maluszki se jeżdżą, a mistrzonio 6215 i kurwa trzeba było chodzić do szkoły i byście jeździli porządnymi traktorami. Dobra, czekamy dalej. It's just of another. Your mind has been filled with just a few. Tymczasem my kosimy sobie dalej. Już zostały dwa ciągniki na odwozie, a ja i drugi John Deere, bo nie ma sensu tutaj jeździć na trzy. Także jeden student sobie zrobił wolne. Mamy dosyć bliski odwóz, już mam na raz nasypane. Zaraz będziemy jeszcze raz dosypywać i z powrotem jazda. Na razie jest taki problem, że nie ma nawigacji w tym klasie, ponieważ ktoś się z kimś nie dogadał. Na początku klas twierdził, że myśmy tej nawigacji nie zamówili, potem jednak oddali honor, powiedzieli, że nie, no jednak zamówiliście, a myśmy zapomnieli wam dostarczyć, ale zreflektowali się jakoś tam w ekspresowym tempie, ta nawigacja ma jutro dotrzeć, więc pewnie będzie jutro zamontowana, ewentualnie w sobotę. Więc też git. Ale tutaj stary operator, stary wyjadacz. Ten co kosi, moł, on ma ponad 60 lat na karku, facet całe życie pracuje na gospodarstwie, więc dla niego taki problem to nie problem.
Kiedy on zaczynał pracę na gospodarstwie, to jeszcze nikt o nawigacjach nawet nie myślał. I się w końcu się doczekał porządnej maszyny. To znaczy, poprzednia maszyna też była porządna, bo on przecież miał wcześniej 780 Lexiona na stanie i też był świetnym kombajnem. No jaram się strasznie, zaczęły się żniwa, jest 18.52, 20 lipca. My działamy tutaj, drugi klas działa na drugim gospodarstwie. Szkoda, że dwa na tym samym nie są. W zeszłym roku jak zaczynaliśmy dwiema maszynami w tym samym miejscu, ale w tym roku jakoś to nie pykło. Ale to trudno, to też nie ma co narzekać. Akcesoryjny header McDonald's to jest jeszcze nowszy model względem tego, co mamy w poprzednim klasie. Pytałem się właśnie teraz, nim jeździłem chwilę, jak on się na to zapatruje. Mówi, że jest o wiele lepszy, o wiele lepiej wciąga, nie staje mu w ogóle na headrze. Tamten ma normalnie ślimaka, ten ma taśmę, ma dodatkowy ślimak tylko na górze do rzepaku i do łubinu, jeśli będzie wysoki łubin. No i przed wami największy produkowany aktualnie kombajn, klas Lexion. Piękna maszyna. Względem wydajności, wsiadałem troszeczkę do maszyny, pokazuje coś tak pomiędzy o 9 a 13-14 ton momentami, więc jakby jakoś średnio wyciągnąć, to te 10-11 ton jęczmienia ozimego, więc chyba fajny wynik, nie? Zwłaszcza, że tutaj nie był on taki specjalny, tutaj właśnie dużo tego wyczyńcu polnego jest. Black grass. Gdzieś też troszeczkę zieleniejszy, to były pryskane te pola. Tu ma być siany rzepak. I z tego co wiem, ja mam to wyorywać pod rzepak. Więc szykują się fajne manewry. Nie wiem, czy będę teraz sypał, czy nie, otwiera rurę. Powinienem teoretycznie, chyba że będzie coś z drugiej strony nawijał. Dobra, nie gadam za dużo, bo mnie Bartek będzie wpieprzał za miejsca na karcie. A no i podjeżdżamy. Szkoda, że tak późno, bo myślałem, że w locie będziemy coś trochę dosypywać. Ja lubię w locie. Troszeczkę bliżej. On też nie jedzie idealnie równo. Z racji, że nie ma nawigacji, jak ma nawigację, to się łatwiej do tego ustosunkować jeżdżąc na odwozie. Ale im większe wyzwania, tym lepiej dla mnie. On ma tutaj sterowanie siłownikiem, że może sobie regulować do przodu i do tyłu. Tamten tak nie ma 8800 i tamten sypie szybciej, tak mi się wydaje, względem tego. Ale jak za szybko, to też źle. Ale mówi, że on na razie jeszcze tego nie ogarnia. Mówi, jest tyle rzeczy, żeby się wszystkim bawić jednocześnie. Mówi, za dużo tego. Jedziemy! Kurwa. Wszyscy mówią do mnie, ale cię zaszczyt spotkał, czy dostałeś na stan tego John Deere'a. No i faktycznie, bo to taka, tym John Deere'em pryska na co dzień tutejszy jakby drugi menadżer i syn głównego menadżera. To jest jego oczko w głowie i on mnie tutaj namaścił, że to będzie twój traktor na twoim stanie, ty będziesz o niego dbał. On mówi, ty dbasz o ciągniki? Ja mówię okej. Okej, mówię, was easy, but... No i naginam. Skrzynia, o której wam wspominałem, czyli ten najnowszy automat produkcji John Deere. A my śmigamy sobie wysypać to. Daleko nie ma, dosłownie 5 minut. Troszeczkę wam nagrałem takiej osobnej stawki z tego wysypu. To nie ma potrzeby, żebym to teraz dorzucał. Stoję właśnie teraz na górze, naprzeciw nas będziecie widzieli jeden z wynajętych ciągników, 4 wynajęli, 6155R, 150 koni. John Deere'ki w zeszłym roku mieliśmy takie same trzy modele, mieliśmy 3 razy 6155R i 16215, w tym roku bez tego 215. Mamy jeździć Mamy jeździć po śnieżkach, tych no ścieżkach. Kurwa! Młoda dziewczynka sobie jeździ. John Deere'em mamy jeździć po ścieżkach technologicznych! No i jeździmy, żeby nie ujeżdżać w innych miejscach pola.
I naginamy, teraz można się troszeczkę bardziej sprężyć z racji, że są tylko dwa ciągniki na odwozie, ale on zaraz będzie pole zmieniał, więc to też nie wiem, albo się naprzeciwko przenosi, albo tam obok. Nie ma na tym gospodarstwie dużej jęczmienia. Jak pogoda pozwoli, jutro z powodzeniem to skończymy bez najmniejszego problemu. To już jest tutaj wykoszone, patrzyłem u niego na liczniku, to już miał ponad 20 hektarów ciachnięte na ten moment. Jakoś ci Anglicy są inni troszeczkę, znaczy ci co jeżdżą na ciągnikach, bo ja nie mogę, ja jak staję, stoję sobie chwilę, to idę z operatorem, trochę pojeżdżę, pogadam, pobajeruję, uwielbiam tego gościa poza tym. A ci to siedzą w tych ciągnikach, kurwa, w tych telefonach. Coś nie powiem, ja też od tego telefonu jestem troszeczkę uzależniony. Ale nie o tym, nie o tym. Śmigam dalej, nie przedłużam gadki, do zobaczenia. I kolejny zbiornik wysypany. Na klasika, szefu teraz przyjechał pojeździć z kombajnem, on strasznie lubi. Mocno zajęty gość, ale jest nowa maszyna, to nie umieszka spróbować, czy dzisiaj drugi raz przyjechał. Zazwyczaj on tak za bardzo nie przyjeżdża, bo ma dużo roboty w biurze. Ale jest nowa maszyna, to trzeba pojeździć. Kosimy dalej, już nie wiem, który to już jest mój kurs, 20.42. Ten kawałek raczej skończymy, ale czy będziemy jeszcze kosić, to nie wiem. Pięknie ta maszyna wygląda. No w sumie ta, którą jeżdżę też. I bujamy na kiprowanko. No ładny jęczmionek. Słońce zachodzi, widać jak się ładnie złoci. No i wszystko wygląda pięknie. A ja cisnę dalej. I ja już jestem znowu na polu i zaraz będziemy sypać. Tylko się tutaj odwróci klaskiem. Inne malowania ma ten header względem tego starej serii, którego mamy. Tamten jest ciemny, a ten ma jeszcze tutaj takie wstawki srebrne. Wygląda to jak blacha nierdzewna. Może nią jest? Nie wiem. Ruła się otwiera. Jeszcze podjeżdżamy. Cztery na godzinę mam ustawione. Ten pomad. Wysypywaniu. Nie wiem czego ten komputer się zacina. To bolączka w tych John Deere'ach czasami, że po prostu przy odpaleniu raz na jakiś czas mu się przywiesi i tak tutaj właśnie teraz jest. No i się elegancko sypie. Komputer się wczytał. Ładny jęczmień, gęsty. I tyle, cały zbiornik 9 ton wywalony, nie wiem w ile. 2 minuty? No i dobra. Możemy się stanąć. No, witajcie z perspektywy nocnej. Dalej kosimy, już na kolejny kawałek wjechaliśmy. Ostatni na tym gospodarstwie, więc idziemy jak źli. Nie wiem ile już jest nakoszone, ale pewnie jakieś 40-50 hektarów. Tutaj nie ma dużo jęczmienia ozimego akurat na tej farmie. Więc jest git, już mi kogutami mryga, więc jadę do niego.
Piękne jest to oświetlenie w tym dżemblirze. To full LED oświetla tak jakby było w dzień. Sobie tutaj nawiniemy. Na 24 metrach raczej się powinno to udać. O, kolejka. Wszystko spada. Operator robi mijaki, więc chyba szef znowu usiadł. Powiedziałem, że przyjechał. Zaraz będziemy szli po łuku, to nie będzie łatwo. Ale jakoś się to ogarnie. Jakoś tak się wydaje, jakby tego ziarna dużo nie leciało, ale to jest jakoś tak skompresowane, że to ginę jak wściekłe z tej rury. Bliżej, dalej, dalej, bliżej. Panie, w tej skrzyni tempomat działa, tylko dźwignię odbijasz sobie w prawo na zakres prędkości, jakie masz zadany i on sobie elegancko na tą prędkość wchodzi. No ależ ta maszyna jest piękna. Właśnie się będę długo nad tym zaszczycał. Wysypał, wysypał. Chciałem się wycofać, ale on się coś tutaj zatrzymał za pultą to. No szef usiedzi w samochodzie, chyba przyjechał tutaj. Muszę nas trochę skontrolować. Nie, no żartuję, on nie z tych co kontrolują. Pewnie czeka, że będziemy kończyć, żeby nas zabrać z pola. Bardzo w porządku gość. No i dobra, wiecie co, kończymy na dzisiaj. Jeszcze jeden zbiornik wsypiemy. A ja już tutaj będę się starał wam wrzucać to na serwer, żeby Bartuś mógł zmontować. Dzięki, że byliście ze mną. Cieszę się, że zaczęliście oglądać żniwa. Trochę ostatnio nam te zasięgi spadły, więc proszę, jak ktoś to ogląda, dajcie to łapkę w górę. Suba. Please subscribe. Jeśli tego nie robicie, jakiś komentarz. Niech to będzie jakiś kąt motywacyjny, żeby to dalej nagrywać, bo ostatnio się to trochę posypało. Ja sobie zdaję sprawę, że te algorytmy YouTube'a są jakie są. Ale podbijmy to jak się da, jeśli się to wam podoba. Także to. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, elo.